Siema, siema. Dzisiaj dwa słowa o posiłku potreningowym. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, co jeść przed treningiem, żeby mieć pełne energii, żeby mieć dobre treningi. A jak już zrobiliśmy ten dobry trening, to co zrobić, żeby nasze mięśnie rosły? Wiadomo, że sam trening jest, można powiedzieć, takim katabolicznym zajęciem. Jeżeli dobrze nie zjemy po treningu, to można powiedzieć, że tak naprawdę wszystkie efekty treningu idą na marne. Najważniejsza sprawa po treningu, pamiętajcie, że jest to białko. Nie węglowodany. Białko jest najważniejsze, bo to właśnie, że te nasze aminokwasy powodują, zapoczątkowują proces regeneracji. Dobrze jest oczywiście również w czasie treningu dorzucić parę gramów na przykład aminokwasów EAA, o czym powiem w innym odcinku, jak będziemy mówili o tak zwanym odżywianiu intra-workout, czyli w czasie treningu, ale zaraz po treningu pełnowartościowy posiłek wysokobiałkowy to jest oczywiście absolutny tak zwany must have. Co w takim razie jeść? Słuchajcie, ważne jest to, że białko jedzone po treningu musi być lekkostrawne i takie w miarę szybko trawione. Czyli raczej nie stek, raczej nie jakieś ciężkie kawałki mięsa, bo wasza jelita, wasz żołądek jest troszeczkę, jak powiem, przemęczony treningiem, nie jest tak w pełni dokrwiony, więc nie pracuje na takich obrotach, jakbyśmy chcieli. Ta krew, to wszystko zgromadziło się w mięśniach, dlatego nie obciążajmy naszego układu pokarmowego po treningu, a dajmy mu coś po prostu lekkostrawnego i oczywiście, jeszcze raz powiem, wysokobiałkowego. Co w takim razie wybierać? Oczywiście można wybrać tutaj odżywkę białkową. Odżywka serwatkowa daje najlepsze efekty, bo jest najłatwiej, najszybciej strawna i wchłanialna. Możecie wybrać oczywiście albo izolat, albo koncentrat. Słuchajcie, koncentrat serwatki jest również świetnym źródłem białka. To wcale nie jest prawda, że jest to gorsze białko od izolatu. Oczywiście można powiedzieć, że ma trochę więcej węglowodanów, ma trochę więcej tłuszczy w stosunku do izolatu, ale to tylko tyle, jeżeli chodzi o przewagę izolatu. Jeżeli ktoś dobrze trawi laktozę, jeżeli ktoś nie ma problemów żadnych trawiennych przy koncentracie, to również koncentrat jest świetnym źródłem białka i można śmiało go stosować. Jeżeli ktoś jest oczywiście na jakichś dietach o bardzo niskiej ilości węglowodanów, to wtedy faktycznie lepiej wybierać izolat, no bo nie mamy gdzieś tam tych węglowodanów. Szczególnie ma to oczywiście znaczenie, jeżeli ktoś przyjmuje dużej ilości białka, nie 50-60 gramów w porcji, wtedy tych kilka gramów węglowodanów faktycznie przy diecie skrajnie niskowęglowodanowej może mieć znaczenie. Natomiast na masie oczywiście koncentrat jak najbardziej może być, na redukcji również może być, jeżeli pamiętamy, żeby te węglowodany wliczyć do naszego posiłku potreningowego i ogólnie do całego dziennego makro. Słuchajcie, oczywiście może być forma białka w proszku, ale może to być również coś lekkostrawnego z takich naturalnych produktów. Dlatego też często moi zawodnicy jedzą po treningu po prostu białą rybę. Chuda ryba to super lekkostrawny posiłek. Do tego oczywiście bardzo bogata w pełen profil aminokwasów, więc to świetne źródło białka w posiłku potreningowym. Można też zrobić w ten sposób, co też często robię ze swoimi zawodnikami, że pierwszym źródłem białka potreningowym jest właśnie odżywka białkowa, albo izolat, albo koncentrat, a drugim jakiś czas później jest pełny posiłek i w tym pełnym posiłku bazuje właśnie na białku w postaci ryby. Tilapia, dorsz, sandacz, coś takiego chudego, raczej nie łosoś po treningu. Druga sprawa, o której warto zadbać po treningu, to oczywiście węglowodany. Słuchajcie, po treningu potrzebujecie węglowodanów i to takich szybko wchłanialnych węglowodanów, bo na pewno, jeżeli trening był bardzo intensywny, wyczerpujący, to gdzieś może dojść do spadku cukru, to raz, a dwa, do nadwyrężenia rezerw glikogenu. Także ten glikogen najlepiej uzupełniać zaraz po treningu. Oczywiście ktoś powie, że on tak czy siak uzupełni się, jedząc później węglowodany, nie zaraz po treningu, ale jednak po treningu mamy największą wrażliwość na węglowodany, na insuliny i ten organizm o wiele łatwiej wchłania węglowodany po treningu. Dlatego duża dawka węglowodanów, jeżeli mamy gdzieś ją zjeść w ciągu dnia, to najlepiej, żeby właśnie przypadała w tym okresie potreningowym. Zaraz po treningu, kilka godzin po treningu, ale takie okno kilkugodzinne potreningowe jest to najlepszy czas na to, żeby spożywać duże ilości węglowodanów. W tym pierwszym posiłku węglowodanowym oczywiście najlepiej, żeby to były szybkie węglowodany,
Mogą być oczywiście połączone z odżywką białkową, mogą być połączone z tą rybą, o której już wcześniej wspomniałem, ale pamiętajcie, żeby zaraz po treningu dostarczyć przede wszystkim białka i dobrej, szybkiej, znaczy dobre, szybkiej jakości węglowodany. Mogą to być na przykład ziemniaki, może to być ryż, może być jakiś klejk ryżowy i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej coś takiego, co ma niewiele błonnika, dużą zawartość węglowodanów, no i oczywiście nie ma przy okazji jakichś tłuszczy czy białek. Czyli na przykład jakieś strączkowe warzywa, jakaś fasola, groch czy coś. Jeżeli coś takiego chcecie wrzucać, to raczej nie wrzucajcie tego w posiłku potreningowym. Raczej nie wrzucajcie owoców do posiłku potreningowego. Chodzi nam o to, żeby te węglowodany jak najszybciej dostarczyć do naszych wygłodniałych mięśni, więc muszą być szybkostrawne, lekkie i musi być ich dużo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli wiedzieć, a ja się postaram w następnym filmiku nagrać coś więcej i opowiedzieć szerzej o tym, o czym was, to o czym was najbardziej interesuje. Pozdrawiam.